Cześć, witam Ciebie serdecznie w specjalnej serii kulinarnej, którą publikuję raz na jakiś czas na swoim kanale. Ci z Was, którzy mnie już znają, to dobrze wiecie, że czasem lubię sobie naprawdę dobrze zjeść. Chcę się z Tobą podzielić fajnym przepisem na pyszny, niesamowicie pyszny, domowy kebab. O wiele lepszy niż ten w kebabowni. Na pewno o wiele lepszy, bo po prostu przygotowany przez Ciebie w domowych warunkach, bez konieczności posiadania jakiegoś zaawansowanego, wielkiego sprzętu. Także krok po kroku powiem Ci, jak taki pyszny, domowy kebab przyrządzić. Zapraszam Ciebie do oglądania i życzę oczywiście smacznego. Zaczynamy, moi drodzy, od przygotowania mięsa. Mięsa mielonego, jest to wołowina, mięso wołowe w ilości równego kilograma w moim przypadku. Polecam Ci kupienie wołowiny kawałku i zmielenie sobie jej samemu, no lub możesz ewentualnie w sklepie poprosić panią lub pana, wybierając sobie właśnie dorodny kawałek wołowiny, aby sami ci na twoich oczach zmielili. Zdecydowanie nie polecam kupowania gotowego mięsa, które jest mielone, bo nie wiesz, co w nim jest. To mięso oczywiście przyprawimy tymi oto fajnymi przyprawami. Zobacz, jak one pięknie wyglądają na tym talerzu. Mamy trzy rodzaje papryki. Paprykę słodką, paprykę wędzoną i paprykę ostrą. Po części papryka wędzona również jest papryką ostrą, dlatego papryki ostrej dałem troszeczkę mniej. To jest, widzisz, znacznie mniejsza ilość papryki ostrej. Natomiast papryki czerwonej, słodkiej dałem troszkę więcej. Do tego mamy majeranek, bazylię i oregano. Tutaj jest większa ilość, bo jest około 2 łyżeczek. Na kilogram mięsa to będzie ok. Do tego mamy również dosyć sporo, bo 1,5 łyżeczki pieprzu ziołowego i pieprzu czarnego. No i oczywiście to pomarańczowe, które widzisz, to jest kurkuma. Te wszystkie przyprawy będą nam potrzebne. Jest jeszcze oczywiście 0,5 łyżeczki soli, którą tutaj słabo widać na talerzu. Jest 0,5 łyżeczki soli, ja tej soli aż tak dużo nie daję. Ułożyłem ładnie na talerzu, żeby ci ładnie wyglądało na filmiku, natomiast bez znaczenia jest to teraz, bo wszystko razem ładujemy do miski naszej z mięsem. Dokładnie wszystko wsypujemy i będziemy dokładnie mieszali, żeby te przyprawy z tym mięchem tam się przegryzły. Ale zanim to zrobimy, to mamy jeszcze uszykowaną całą cebulę startą na tarce. Nie robiłem tego na najdrobniejszych oczkach, ponieważ robi się zbyt dużo soku po prostu cebulowego. Zrobiłem to na średnich oczkach. Tak myślę, jest ok. I do tego są wrzucone dwa ząbki czosnku. Jeśli masz olbrzymi ząbek czosnku, możesz dać jeden. Ja dałem dwa średnie. I to wszystko razem. Cebulka puściła również dużo soków, które też tutaj dajemy. One się jak najbardziej z tym mięsem nam przegryzą. Wpłyną na to, że to mięso będzie takie pyszne w smaku. No i do tego wszystkiego dodajemy od 3 do 4 łyżek jogurtu naturalnego. Kompletnie zwykły jogurt naturalny. Ten chyba mój nawet jest bez tłuszczu, bo samo mięso jest tłuste, ale to nie ma większego znaczenia. Mieszamy to sobie wszystko, moi drodzy. Ja na początek mieszam to po prostu łyżką, żeby się ładnie wymieszało, żeby ten jogurt się przegryzł razem z tym mięsem. Także dobrze to trzeba, pamiętajcie, moi drodzy, wymieszać. Później możemy to już ręką sobie zamieszać, wymerdać, wygnieść na wszystkie możliwe sposoby i strony. Nie ugniatasz tego mięsa jak nie wiadomo co, bo to nie ma sensu, takie ubijanie. Natomiast jak widzisz, ja to przekładam we wszystkie możliwe strony po to, aby naprawdę dobrze się to wymieszało, aby te przyprawy się nam super przegryzły. No mój piesek tutaj będzie bardzo, bardzo szczęśliwy, bo zawsze jak tam jakaś drobna rzecz spadnie, to na pewno mu się dostanie. Natomiast tak jak widzisz, wyciągam z miski większe kawałki cebuli. Nie musisz teoretycznie tego robić. Ja stwierdziłem, że no gdzieś zawsze przy ścieraniu cebuli na tarce jakiś tam większy kawałek tej cebuli się trafi, także mi on osobiście przeszkadzał i go wyciągnąłem, żeby po prostu to mięso było idealne. Także mieszamy dokładnie to mięso. Możesz ustawić właśnie tą miskę z mięsem na bodajże nawet godzinę do lodówki. I ja to zrobię troszkę w inny sposób. Dlaczego oczywiście do lodówki na godzinę? Dlatego, żeby to się ładnie przegryzło, żeby to wszystko się nam, że tak powiem, zamarynowało, żeby te przyprawy naprawdę przeszły
przez to mięso, żeby to wszystko świetnie nam smakowało, no i później pachniało. A to mięsko naprawdę już w tej chwili, kochani, pachnie niesamowicie. Już bym chętnie sobie coś tam skubnął, już bym coś sobie chętnie podgryzł, ale no niestety czekamy, aż je zrobimy. Także tak przygotowane mięso będę w tym momencie kształtował na taką kiełbaskę wielką, olbrzymią kiełbachę, bądź walec, nazwij to sobie jak chcesz, natomiast zrób z tego coś w rodzaju takiej wielkiej kiełbachy, którą ułożysz na folii spożywczej. Będzie ci potrzebna właśnie folia spożywcza, którą widzisz dla ciebie, rozkładam na stole. Także ugnieć to dobrze w miarę, żeby ta kiełbasa się nam ładnie ukształtowała, tak? Ugnieć, żeby w środku niczego nie było. Jakiś tam szczelin, dobrze to jest dobrze wygnieść, żeby ta kiełbaska nam się właśnie tak stwardniała. No i to potem naciągniemy na to, moi drodzy, folię spożywczą. Warto ją troszkę mocniej naciągnąć. O, i tak gotową, później przygotowaną już kiełbachę włożymy, moi drodzy, do zamrażalnika. Natomiast ja, tak jak mówiłem, na godzinkę to przygotowane właśnie na godzinkę wkładam do lodówki, po to, żeby to się przegryzło. Zobacz, jak to pięknie wygląda, tylko to jest nadal miękkie, więc bardzo ostrożnie to podnoś dwoma rękoma najlepiej. Na godzinkę wkładam do lodówki, później na około 20 godzin, 18 do 22 godzin do zamrażarnika. Moi drodzy, do zamrażarki wkładamy, żeby to mięso nam się ładnie zamroziło. Dlaczego, to zobaczysz za chwilkę. Także idziemy z mięsem do lodówki, później do zamrażarki. A w tym czasie, moi drodzy, zajmiemy się przygotowaniem ciasta w postaci placka, bo przypominam, że moja wersja kebaba to będzie kebab na zasadzie rolo, kebab na zasadzie tortilli. Mamy szklankę mąki pszennej, którą wcześniej jeszcze przez sitko przesypałem, żeby ona się ładnie nam spulchniła. Wsypujemy do tego, moi drodzy, łyżeczkę soli, całą łyżkę stołową oleju, oliwy, jak to woli. Także, moi drodzy, żeby to ciasto było właśnie takie bardziej gumowate, bo ono ma być gumowate. I mamy 3/4 szklanki ciepłej wody. Nie gorącej, nie gotującej, parującej, ale musi być dosyć ciepła, żeby właśnie to ciasto nam się tak fajnie spulchniło. Bo pamiętaj, że ciasto do akurat tej wersji kebaba, które nie jest robione na drożdżach, jest robione na zasadzie ciasta do tortilli, po prostu ono musi być takie gumowate, żeby to wszystko fajnie się jadło, żeby to fajnie smakowało. Ten rodzaj ciasta musi być gumowaty. Także mieszamy to sobie ładnie w misce, żeby naprawdę żadnych grudek nie było. Dokładnie mieszaj. Jeśli zaczyna ci się przed rozrabianiem jeszcze za bardzo lepić, to podsyp troszkę mąką. Tu się naprawdę nic nie stanie, że tą mąką troszkę sobie podsypiesz. Myślę, że nawet jest to wskazane i zaraz zresztą zobaczysz, jak będziemy to dalej robili. Tutaj pomaga mi moja asystentka, moja kochana, wspaniała mama, której dziękuję serdecznie za pomoc w nagraniu tego odcinka. Buziaki dla ciebie, mamo, i dziękuję za pomoc. Także rozkładamy to ciasto, rozwałkowujemy, będziemy pewnie kilka razy i to jest normalne u ciebie też, że to ciasto niby będziesz już formować, ale stwierdzisz, że jeszcze za bardzo się lepi, że jeszcze nie jest identyczne, jak być powinno, to do takiej konsystencji doprowadzić, że spokojnie wałkiem możesz to ciasto rozwałkować na kształt takiego ładnego kółeczka. Nie musi ono być idealne, ale może być jajowate troszkę, ale kółeczko raczej być powinno. W moim przypadku to ciasto będzie troszkę grubsze, bo ja akurat przygotowuję kebab na lekko grubszym cieście, taką miałem po prostu ochotę. Jeśli chcesz zrobić na cieście cienkim, no to troszkę ubierzesz sobie, jak zobaczysz, że jest ono za grube, ubierzesz sobie trochę tego ciasta, rozwałkujesz jeszcze raz i zrobisz na wersji cienkiej. Tylko też pamiętaj, że w przypadku na wersji grubszej troszeczkę dłużej na patelni to ciasto być powinno, żeby nam się ładnie tutaj zarumieniło. Także rozwałkowujemy, dokładnie kształtujemy na ładny okrąg. Mówię, nie musi to być super idealne, to tak naprawdę i później i tak składasz, ale no przynajmniej, żeby miało kształt jajowaty, żeby dało się to ładnie, ładnie złożyć. No najlepiej, jak jednak jest ta kula. W kwadracie nie polecam tego robić. Tutaj mamy, moi drodzy, właśnie to mięsko, to pyszne mięsko wyjęte po 20 godzinach z zamrażalnika. Zobacz, jakie ono jest twarde, naprawdę jest mega twarde, jest zbite tak, że
Nie jesteś w stanie z nim nic zrobić w tym momencie, ale takie ma być. To mięso właśnie takie ma być. Taki był tego cel, żeby ładnie ściąć te mięsko do kebaba. Także obierz je dokładnie teraz z tej folii, którą owijałeś lub obwijałaś do zamrożenia. Sprawdź dokładnie na 100%, czy gdzieś tam jakiś okruszek folii nie został. Jakiś mały skrawek. U mnie to akurat ta folia się na szczęście nie rozpadła, ale tu cię przestrzegam, warto zobaczyć, czy gdzieś tam jakaś odrobinka folii nie została. Zobacz, jak mocno jest zmrożone to mięso. I w tym momencie, biorąc to mięso, zaczynamy je skrawać. Potrzebujesz po prostu ostrego noża, bardzo ostrego noża. Polecam gładki nóż bez żadnych ząbków. Krojenie mięsa nożem ząbkowym jest tutaj w tym przypadku bezsensowne i skrawasz takie kawałki, takie płaty kebaba, dosłownie identycznie jak w kebabowni, jak z tego rożna, turas ścina ci takie płaty kebaba z tego grilla, który się obraca. Ty w tym momencie sobie ścinasz z tego zamrożonego mięsa, które dobrze jest oczywiście chwycić przez jakiś papier, żeby cię w rękę nie ziębiło, bo stracisz czucie w ręce. Gwarantuję ci, to jest tak zimne, tak lodowate, że po prostu masakra. Także chwyć to sobie, jak widzisz, jest to zbite na skałę. Także obracam i skrawam małe kawałki, większe kawałki, mieszane, różne. Każdy kawałek tutaj wykorzystamy, jak widzisz, mniejsze kawałki też się nam przydadzą. I z tym mięsem idziemy, moi drodzy, właśnie na patelnię. Była oczywiście patelnia troszeczkę wcześniej posmarowana oliwą. Tutaj mamy patelnię do ciasta, do tortilli, którą będziemy smażyli. Patelnia do ciasta mocno musi być rozgrzana, a mięsko jest bardzo powoli na małym gazie, ma tam się rozgrzewać z tym tłuszczykiem, które później oczywiście to mięso przewrócimy, ale ma być mały gaz, żebyś zdążyła zrobić fajny, naprawdę fajny placek do naszego kebaba. Jak widzisz, patelnia, na której smażymy to ciasto, tego placka, jest leciutko posypana mąką i w żadnym wypadku nie ma tu żadnego tłuszczu. Robimy to beztłuszczowo, robimy to na minimalnie posypaną patelnię mąką. Jeśli ta mąka później na cieście ci zostanie, to po prostu można ją ręką nawet strzepać. To nie jest naprawdę żaden problem. I tak troszeczkę ją podsmażamy cały czas w miarę na dużym gazie. Sprawdź sobie, czy już się zaczyna rumienić. Jeśli tak się stanie, to obracasz to ciasto i na tą część, która już jest leciutko przypieczona, już jej nie będziemy obracali. Wkładam ser. Tak, moi drodzy, ja przygotowuję kebaba z żółtym serem. Rzadko to jest w przepisach, według mnie to jest idealna wersja, także na to ciasto wkładam ten ser, który nam się za chwilę ładnie rozpuści. Teraz zmniejszam gaz na taki średni i ten placek cały, tą naszą patelkę z plackiem i z tym serem włożonym na placek, przykrywamy pokrywką. I mamy bardzo fajne składniki, które zaraz włożymy na naszego kebaba. Jest tutaj ogórek, polecam ogórek warszawski, czyli konserwowy, jest świetny pomidorek, jest cebulka i biała kapusta i dwa rodzaje papryki. Możesz oczywiście sobie zastąpić cebulę na czerwoną, tak samo kapustę możesz sobie zastąpić na czerwoną, na tak zwaną modrą kapustę, to już zależy od twoich walorów smakowych, ja mam akurat takie. I mam dwa rodzaje, jak widzisz, papryki, czerwoną i żółtą, i jakoś daję zawsze tą paprykę do kebaba, świetnie ona smakuje, lubię dużo warzywek, ale jeśli nie chcesz, wcale nie musisz, ani w ogóle nie musisz dawać papryki, a już tym bardziej nie musisz dawać dwóch, to jest jakby już twoja sprawa indywidualna, natomiast zdecydowanie polecam ci pomidora i ogórka w stylu warszawskiego, ewentualnie może to być ogórek kiszony. W żadnym wypadku zielony. Nie polecam w ogóle wkładania zielonego ogórka. No i na to ciasto, które już zdjąłem z patelki, polewam na ser ketchup. Tak, moi drodzy, polewam ketchupem i rozsmarowuję. Ty możesz sobie zrobić jakiś własny sos, ale to już właściwie jest bez sensu. Możesz posmarować koncentratem pomidorowym w ilości takiej, jakie ci odpowiada. Pamiętaj, że za dużo to też niezdrowo, bo będzie ci wyciekało. I na rozsmarowany na ser ketchup wkładamy te mniejsze kawałki mięsa, te takie, które gdzieś tam nam się pokruszyły, które nie ścięły nam się idealnie, co mówiłem ci przy przygotowywaniu mięska, że je na pewno wykorzystamy. Także teraz je właśnie wykorzystujemy. Nazwę to tak roboczo na spód tego ciasta. Choć ciężko to nazwać spodem, bo przecież to jest placek, który będziemy zawijali, ale na sam spód naszych składników pierwsza warstwa mięsa. Mięsa damy dwie warstwy, także te większe płaty, które ci się skroiły, w żadnym wypadku nie wkładaj teraz, zostaw je na sam koniec. Będą dwie warstwy mięska, moi drodzy. Tu wam troszkę przesunę. Oczywiście widzicie ogon mojego ślicznego psa, mojej lady, która nade mną stoi i mi tutaj sępi. Posypujemy to wszystko, moi drodzy,
kapustą. Na to mięsko wsypujemy kapustę, tak jak mówię, jeśli zamienisz na kapustę czerwoną, to wtedy czerwoną. Ja, u mnie jest to zwykła biała kapusta, która mi się sprawdza do kebaba. Na to układamy ogurasa. Ogurasa, moi drodzy, kroję bardzo cienkie plasterki, wolę więcej tego ogurasa dać plasterków, ale nie daję jakichś tam super grubych plasterków. Daj tego ogurasa tyle, ile uznajesz za stosowne i to wszystko razem, moi drodzy, polewamy sosem czosnkowym. Nie będę tutaj ci teraz mówił, jak ten sos przygotować. Zwykły, prosty sos czosnkowy. Będzie osobny odcinek na tym nagrany, w którym ci pokażę. Posypujemy następnie na to paprykę żółtą i czerwoną. Zobacz, jak to ślicznie wszystko zaczyna wyglądać. Ile tu jest kolorów. Ten piękny ogórek, do tego ta piękna żółta i czerwona papryka. No wygląda to naprawdę bardzo, bardzo smacznie, a uwierz mi, że smakuje jeszcze lepiej. Posypujemy również, moi drodzy, cebulką. No i na to wszystko układamy pomidor. Pomidor polecamy przygotować w taki sposób, że obierasz go ze skórki. To była połówka pomidora, to nie jest cały pomidor i też krojony na połówki, jak widzisz. Takie półksiężyce wydają mi się lepszą wersją i na to wszystko, na tego pomidoraska wkładamy te fajne płaty już duże naszego kebaba ściętego, te, które idealnie nam się udało ściąć w miarę. Wkładamy jeszcze raz mięso. Jeżeli jeszcze chciałbyś trochę, czy chciała więcej mięsa, możesz jeszcze gdzieś tam trochę dopchać. Ja akurat tak wymierzyłem i mi się to dosyć sprawdziło. Chociaż jeśli miałbym faktycznie ocenić teraz, to mógłbym dać troszkę więcej mięsa. A tutaj oczywiście, moi drodzy lady i jej słodki, przenikliwy wzrok. Na to przychodzi już druga warstwa sosu czosnkowego na jogurcie przygotowanego z prawdziwym czosnkiem, na prasie zmielonym, także żaden czosnek granulowany w żadnym wypadku. No i to wszystko, moi drodzy, zwijamy. Możesz to zwinąć na właśnie na dwie strony. Ja tu tylko to sobie tak chwyciłem po to, żeby mi to mięso dalej nie wypadało, ale właśnie w ten sposób, w jaki teraz zwijam, możesz zwinąć to ciasto, aby było zamknięte z dwóch stron i wtedy przekroisz tortilkę w połowie i masz de facto dwie tortilki, gdzie dwóch członków rodziny może sobie zjeść. Jest też taka możliwość, ja natomiast jej nie zamykałem, zrobiłem jedną tortilkę. Jak widzisz, jest u mnie troszkę grubsze ciasto, co widać, i dlatego też ona się troszkę ciężej zamyka. To jest normalne i musisz się z tym liczyć, że jeśli troszkę dasz grubsze ciasto, to będzie się trudniej zamykała. Natomiast jak będzie ciasto troszkę cieńsze, na pewno będzie łatwiej. No i moi drodzy, powiem krótko, wcinam tak, że aż uszy mi się trzęsą. Także daj w komentarzu znać, jak ci wyszedł ten kebab. Czy coś zmieniłaś, czy coś się tutaj zastosowałeś, wszystko zastosowałaś idealnie, jak mówiłem, i jak ci wyszło, jak ci smakowało, jak się sprawdziło, zostaw komentarz, będzie mi miło, no i koniecznie łapkę w górę. Dziękuję za obejrzenie, trzymaj się, pozdrawiam serdecznie.